Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panowie Ministrowie, Panowie Generałowie. Pytania praktycznie się powtarzają, bo tu widać wielką troskę nas wszystkich o to bezpieczeństwo, o to, aby ta inwestycja, tak to określę, wieloletnia, żeby ona się rozkręcała. Zapisaliśmy 2013-2022, już mamy 2013, a my dopiero będziemy podnosili ręce za uchwaleniem i przyjęciem tego. Wojsko dziś to druga formacja mundurowa w Polsce, bo taka jest prawda. Pierwsza jest policja. My musimy sobie zdawać sprawę z tego, że środki inwestowane na naszą armię, na nasze bezpieczeństwo muszą być szczególnie brane pod kontrolę i wykorzystywane. Dlatego ja powtórzę to samo pytanie, bo to pytanie nasuwa się cały czas. Mówił o tym marszałek Dorn, który akurat wszedł vis-a-vis na mnie, mówił kolega z ruchu Palikota, mówił wielu z Państwa. Chodzi o środki niewygasające. I tu należałoby moim zdaniem zrobić coś, żeby właśnie w tych zadaniach te środki nie wygasały. Bo cóż z tego, że my możemy piękną ustawę uchwalić, uchwałę przyjąć i powiedzieć, że mamy zapisane, jak resortowy minister odpowiedzialny za wykonawstwo tego zadania dostanie polecenie, no bo 2022 to jeszcze daleko, to jeszcze parę kadencji, niezależnie od tego, kto będzie premierem, od swojego premiera dostanie zadanie, że ma zaoszczędzić i środki wrócą z powrotem do budżetu. To bez sensu jest to uchwalanie tego. To jest pierwsze pytanie, czy robi się w tym kierunku cośkolwiek, żeby środki, te środki były niewygasające. Następna sprawa to jest sprawa udziału polskiego przemysłu obronnego, zbrojeniowego w tych zadaniach. Ja sądzę, że w przepisach i ministerstwo powinno zabezpieczyć, bo dla dobra wspólnego, zarówno tak jak tu było mówione, przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Gospodarki, dla dobra całej gospodarki Polski, należałoby zapisać, że udział procentowy to jest nie mniejszy niż 50%. Dziękuję.